Tak, to nie do końca była zmiana planów, bo w moim życiu to się odbywało po prostu dwoma drogami równolegle. To znaczy, z jednej strony e, chciałam być aktorką, którą udało mi się zostać, a z drugiej strony. Od zawsze pasjonował mnie język francuski, i stąd właśnie filologia romańska, na którą też udało mi się dostać, i udało mi się zostać filologiem, bo te studia skończyłam. Także te drogi się u mnie wcale nie wykluczały, a swoją drogą dostanie się do szkoły teatralnej wcale nie jest takie proste. To wymaga uporu, determinacji, więc właśnie po maturze, najpierw w moim przypadku była to filologia, a później po trzech latach była to szkoła teatralna. Moim zdaniem człowiek, a w szczególności aktor, uczy się całe życie. I w związku z tym każdy aktor i każda aktorka, których spotykam na swojej drodze, są dla mnie pewną inspiracją. Natomiast jest pewna osoba, która przyszła mi do głowy, w szczególności w tym przypadku. Pamiętam, jak w szkole teatralnej na trzecim roku mieliśmy zajęcia z piosenki aktorskiej, które prowadził Bartosz Porczyk. I to jest osoba, Którą serdecznie pozdrawiam i która jest dla mnie ogromną inspiracją, jak śledziłam jego spektakle, sposób przygotowania się, pracy, ogrom pracy nad sobą przede wszystkim to, ile trzeba z siebie dać, żeby potem coś z tego wyszło, żeby potem dostać. No i to spotkanie na uczelni, gdzie no naprawdę praca na tym przedmiocie, czyli na piosence aktorskiej była wzbogacająca niezwykle na każdym poziomie. Profesjonalnie przeprowadzone zajęcia, cudowne spotkanie z człowiekiem, ogromna inspiracja. Tak, aktorstwo jest moim zawodem życia. W szkole teatralnej dla mnie najtrudniej było na samym początku. Wtedy my docieraliśmy się jako grupa. Nie wiedzieliśmy też do końca, jak dobrze się zorganizować, żeby robić próby efektywnie i pamiętam takie na pierwszym roku nasze oj długie, długie posiedzenia spędzone mało produktywnie, bo nie do końca umieliśmy znaleźć to, czego szukaliśmy, a później z biegiem lat w szkole to już szło dużo szybciej i dużo sprawniej, bo już złapaliśmy system, w jaki sposób trzeba w szkole teatralnej pracować, a pracować tam trzeba bardzo dużo, więc trzeba sobie swój własny system na to znaleźć. Najbardziej w mojej pracy lubię ten magiczny moment, kiedy aktor jest na scenie, ale z drugiej strony na publiczności jest już widz i wtedy zaczyna się magia, bo wtedy my, jako aktorzy, tworzymy okoliczności, tworzymy nastrój, wprowadzamy po prostu i siebie, i widza w dany klimat. I, i to jest magiczne dla obu stron, bo z jednej strony aktor może się. Stać kimkolwiek tylko chce na scenie i zrobić cokolwiek tylko może na tej scenie, a z drugiej strony widz może w ten świat wniknąć i zapomnieć o wszystkim, co jest dookoła. Ja pamiętam, jak kiedyś kolega powiedział mi takie słowa: że pewnego dnia to scena będzie dla ciebie najbezpieczniejszym miejscem na świecie, i wtedy w ogóle nie wiedziałam, o co mu chodzi. Bardzo się dziwiłam, bo bycie na scenie to też przecież ogromny stres, ale. Teraz już to rozumiem, bo na scenie po prostu można wszystko. Oj, mam nadzieję, że ja jeszcze wiele ról mam przed sobą i jest wiele takich postaci, które chciałabym zagrać. No, na przykład pomyślałam o postaci jakiejś wiedźmy kogoś takiego naprawdę nieprzyjemnego. Z czymś takim chciałabym się zmierzyć. Albo z drugiej strony pomyślałam o postaci em, komediowej, takiej z krwi i kości. E, miałam okazję raz zmierzyć się z taką typową komedią, e, nawet dwa razy w, w czasie studiów w szkole, ale jeszcze bym się w tym popróbowała. E, super do grania są takie wyraziste postaci, czyli na przykład właśnie jeśli Jędza, jeśli Wiedźma, to po prostu do szpiku zła, chociaż może jest w niej tam jakaś krztyna do Albo jak komedia, no to, żeby po prostu móc i siebie, i widza w tym wszystkim naprawdę rozchulać i, i rozbawić. Ja tekstu uczę się raczej szybko. Nie mam problemów z koncentracją, więc idzie mi to sprawnie. Moją taką najlepszą metodą uczenie się tekstu jest to, że ja ten tekst sobie w głowie powtarzam, jak cokolwiek robię w domu, albo jak na przykład Idę ulicą, to zdarzają się takie sytuacje, że ja mówię sama do siebie tekstem, który przygotowuję akurat do spektaklu. No i to może być kontrowersyjne, jak się mnie zobaczy gdzieś tam z zewnątrz, ale działa dla mnie, więc po prostu powtarzam sobie ten tekst w wielu różnych okolicznościach. Raz pamiętam, był taki przypadek, że faktycznie no, ilość tekstu mnie trochę zabiła, ale to był um, chór antyczny. Czyli po prostu kobyła. No i to trwało naprawdę wtedy kawałek czasu, żebym ja opanowała taki tekst. Bardzo ciekawym i bardzo cennym doświadczeniem w teatrze były dla mnie spektakle dla najnajów, dla najmniejszej publiczności, w których miałam przyjemność zagrać w teatrze. Z Sewerynem Brożkiewiczem robiliśmy spektakl wspólnie i to, było, to była moja pierwsza przygoda w ogóle ze spektaklem dla takich młodych, malutkich widzów, bo przecież to są widzowie, którzy mają od pół roku do trzech lat. I nie wiedziałam zupełnie czego się spodziewać, ale później jak już graliśmy te spektakle, czyli Raz, Dwa, Trzy i Dom, to jak się... Tworzy coś dla tak młodego widza, wszystko się może wydarzyć, ale z drugiej strony wszystko też można dostać od tego widza, i to jest niesamowite po prostu masa wspaniałych interakcji, szczerości, nieobliczalności, którą trzeba w jakiś sposób ogarnąć, ale też takiego ogromnego ciepła to jest moje piękne doświadczenie z teatru.